Poranna Loża Radiowa. W porannej Loży Radiowej witam Państwa ponownie. Naszym gościem jest wojewoda opolski Sławomir Kłosowski. Panie wojewodo, czy słyszymy się dobrze? Słyszymy się doskonale. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pan w urzędzie, ja w rozgłośni. Rozmawiamy o aktualnej sytuacji pandemicznej. Jak to w tej chwili wygląda w naszym regionie? Sytuacja jest dynamiczna, niestety pogarsza się. W związku z tym wystosowałem do wszystkich medyków województwa opolskiego prośbę, apel o to, żeby w ramach dodatkowych dyżurów zgłaszali się do szpitala tymczasowego w Opolu i do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, ażeby wesprzeć tamtą kadrę medyczną obu tych jednostek w leczeniu ciężkich przypadków COVID, bo w tej chwili powiem szczerze, że ten odmiana koronawirusa brytyjska jest bardzo zjadliwa, bardzo ciężkie przypadki, kończy się ciężkimi przypadkami, dlatego apel, prośba o to, żeby wykorzystać w pełni możliwości obu szpitali, zwłaszcza szpitala tymczasowego w Opolu, który mógłby, dysponuje zapasami sprzętu takimi, które mogłyby spokojnie zapewnić bezpieczeństwo całkowite mieszkańcom województwa opolskiego. 75 respiratorów, łóżek respiratorowych stoi i czeka na kadrę specjalistyczną, ażeby pomagać mieszkańcom Opolszczyzny. W ubiegłym tygodniu zgłosiło się dwóch medyków. Czy mamy jeszcze jakieś zgłoszenia od tamtej pory? Mamy pierwiosnki tego, ażeby nie opuszczać optymizmu, tak bym powiedział, ponieważ zgłaszają się kolejne osoby. Bardzo serdecznie im oczywiście dziękuję za tą pozytywną reakcję. Liczę, mam nadzieję, liczą wszyscy mieszkańcy Opolszczyzny, że po tym moim dzisiejszym apelu będzie jeszcze więcej osób, które zadeklarują pracę w szpitalu tymczasowym i w Kędzierzynie-Koźlu. Tam chciałbym przekazać Państwu informacje od specjalistów. Warunki naprawdę są warunkami bezpiecznymi, jeżeli chodzi o osobiste bezpieczeństwo. Te śluzy dekontaminacyjne, cały sprzęt odkażający, wymieniane stroje. Jak mówili mi lekarze specjaliści, jak mówił mi dyrektor Piskozu, który w tej chwili jest dyrektorem tego szpitala tymczasowego, no bezpieczeństwo jest wielokroć wyższe niż w zwykłych oddziałach szpitalnych. Dlatego a poza tym medycy są zaszczepieni już przecież, prawda? Tak, to nie jest wyrzut, broń Boże, ażeby to tak w moich ustach nie zabrzmiało. Ja też nie miałam takiej intencji. Ale no to jest zwiększenie jeszcze bardziej bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa lekarzy, bo ja sobie zdaję sprawę, że decyzja o zgłoszenie się na oddział covidowy to jest decyzja osobista i ona nie jest łatwa zazwyczaj, jeżeli chodzi o medyków. Ale tutaj no, szpital tymczasowy, szpital w Kędzierzynie-Koźlu dysponuje naprawdę najwyższej klasy, poczucia bezpieczeństwa lekarzy. Ja sobie zdaję sprawę, żeby maksymalnie to bezpieczeństwo jeszcze na oddział covidowy. Panie wojewody, czy potrzeba anestezjologów, czy potrzeba także lekarzy innej specjalizacji? Pani redaktor, z łóżkami covidowymi, respiratorowymi jest tak, że jeżeli mamy anestezjologa, to jeden anestezjolog zgodnie ze standardami może zapewnić opiekę dla 10 respiratorów, 10 łóżek respiratorowych, ale to również oznacza, że możemy zwiększyć obsadę łóżek nierespiratorowych o kolejne, o tak zwany moduł, czyli suma summarum, jeden anestezjolog zapewnia nam rozszerzenie ilości miejsc w szpitalu tymczasowym o 28, tak samo w Kędzierzynie-Koźlu. Oczywiście lekarze innych specjalności są również mile widziani, dlatego że no, nie tylko na respiratorach stoi szpital tymczasowy, czy szpital w Kędzierzynie, czy wszystkie inne szpitale. Tam również potrzebne są dyżury lekarzy różnych specjalności, dlatego ten apel w pierwszej kolejności do lekarzy anestezjologów, ale również serdecznie proszę lekarzy innych specjalności, ratowników medycznych, pielęgniarki do tego, ażeby zgłaszali się w ramach tego apelu. Zapewnijmy razem bezpieczeństwo, maksymalne bezpieczeństwo mieszkańcom naszego województwa. Panie wojewodo, kiedy rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, mówił pan o tym, że wystąpił pan do Agencji Rezerw Materiałowych o 20 dodatkowych respiratorów dla regionu. Czy one już dotarły? Panie redaktor, z rezerwami Agencji Rezerw Materiałowych jest tak, że my mamy tą rezerwę w tej właśnie agencji, w magazynach agencji. W każdej chwili w ciągu 24 godzin, ba, 12 godzin jesteśmy w stanie ten sprzęt dowieźć do Opola.
dlatego że on wymaga specjalistycznych, bardzo delikatnych, bardzo wymagających warunków przechowywania. Ja wolę mieć je w żelaznej rezerwie w agencji, w magazynach agencji, bo wiem, że w ciągu 12 godzin mam odpowiedni sprzęt zapewniony, żeby je tutaj dostarczyć. Czyli one są przeznaczone dla naszego regionu i czekają na swoją kolej, że tak powiem. One są nienaruszalną rezerwą dla województwa opolskiego. Dzięki Bogu w tej chwili jest tak, że my mamy tych respiratorów, jeszcze raz powtórzę, 75 respiratorów, łóżek respiratorowych stoi i czeka na fachowców choćby w szpitalu tymczasowym. A więc ten zapas już mamy u siebie. Problemem nie jest sprzęt, najnowszy sprzęt. Problemem nie jest odkażanie, problemem nie są stroje zabezpieczające medyków. Problemem jest w tej chwili podstawowym kadra medyczna, przede wszystkim anestezjolodzy. No jak to mówi dyrektor Madera, łóżka nie leczą, potrzeba medyków, prawda? No niestety tak jest. Tydzień temu zajętych było 70% łóżek respiratorowych. Jak w tej chwili wygląda ta liczba? Czy jest więcej zajętych respiratorów, czy mniej, czy tak samo? Pani redaktor, dzięki temu, że podjąłem w zeszłym tygodniu decyzję o rozszerzeniu ilości łóżek covidowych drugiego poziomu, czyli tych tlenowych łóżek dla pacjentów i łóżek respiratorowych, ilość wolnych miejsc nam się zwiększyła. Podwoiła nam się ta ilość wolnych łóżek, a więc z około 400 mamy w tej chwili około 800 wolnych łóżek tlenowych, bo w dużej mierze leczenie covidu, tych nie najcięższych przypadków, ale jednak mimo wszystko ciężkich, polega na terapii tlenowej. Zużywamy dziennie, proszę Państwa, to są ilości niewyobrażalne. 8,5 tony tlenu do leczenia pacjentów nierespiratorowych zużywamy w województwie opolskim. Natomiast oprócz tego zwiększyłem moją decyzją o prawie 30 ilość łóżek tych respiratorowych, czyli z respiratorem, a więc tu mamy również pewien zapas. W tej chwili poziom obłożenia wygląda tak, że obłożenie łóżek respiratorowych jest na poziomie około 50%, a więc tu mamy naprawdę bezpieczeństwo dosyć spore. Natomiast gorzej sytuacja wygląda, ale jeszcze nie alarmistycznie, jeżeli chodzi o łóżka respiratorowe, bo tutaj mamy poziom wykorzystania na poziomie około 60%, a więc mamy jeszcze jakiś zawór bezpieczeństwa, tylko to jest bardzo złudne, dlatego że no, epidemia jest nieprzewidywalna. Epidemia w tej chwili zachowuje się skokowo. Są dni, w których można by było wysnuwać pochopne wnioski, że już coś drgnęło, że już może będzie bezpieczniej, a później następnego dnia mamy pik o dwukrotności ilości zachorowań i wtedy mamy no, niespokojne tutaj dusze i wtedy pilnie się spotykamy, żeby reagować, żeby zapewnić w pełni bezpieczeństwo mieszkańcom województwa i czuć się bezpiecznym na dłuższy okres. Podejrzewam, że to na okres 3-4 tygodni, bo w tym okresie spodziewamy się tego covidowego szczytu. Jeżeli ten okres 3-4 tygodni do świąt tego okresu i po świętach, jeszcze tak liczę, 2 tygodnie przetrwamy, to naprawdę będziemy mogli sobie gratulować i dalej być czujni, ale to już nie będzie stan takiego zagrożenia jak w tej chwili. Stąd mój apel. Ja wiem, że kolejny raz to powtarzam. Jeszcze raz apeluję. Bardzo serdecznie proszę medyków o zgłaszanie się na dodatkowe dyżury, zwłaszcza anestezjologów. To tym apelem na razie przerwijmy naszą rozmowę. Wrócimy do niej za kilka minut. W Loży Radiowej witamy ponownie wojewodę opolskiego Sławomira Kłosowskiego. Rozmawiamy o aktualnej sytuacji pandemicznej w regionie. Panie wojewodo, wczoraj na antenie Polsat News profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, powiedział, że jesteśmy bliscy zamknąć Polskę. To jest cytat. Dodał, że w przypadku przekroczenia 30 tysięcy dziennych zakażeń możliwy jest tak zwany twardy lockdown, w tym zamknięcie kościołów. No i jest to opinia zespołu doradczego, szefa zespołu doradczego pana premiera, z którą należy brać bardzo poważnie pod uwagę. Pamiętajmy o tym, że decyzja w tej sprawie to jest zawsze decyzja rządu. Ostateczna decyzja to jest decyzja pana premiera. Pan premier ma no, takie instrumenty, ażeby uprawdopodabniać maksymalnie tego typu decyzje. Jeżeli będzie taka konieczność, no trzeba pamiętać o wydolności systemu. No nie ma innej możliwości.
zatrzymania tej zarazy jak no, maksymalne. Maksymalne obostrzenia. Do tych 30 tysięcy. Wszystko nam wszystkim służy. Do tych 30 tysięcy przypadków mamy jeszcze dosyć daleko, patrząc na liczbę zachorowań z wczoraj. 14,5 tysiąca przypadków w całym kraju. Więc wydaje się, że ten zapas jeszcze jest. Ale tak jak pan mówił, ta liczba zachorowań jest bardzo nierówna. Ona skacze. Jednego dnia jest więcej, drugiego dnia jest mniej. Dodatkowo. Tak, ona skacze, ale pamiętajmy, że wczorajsze dane to były dane z niedzieli. Jednak mimo wszystko i one nam troszkę mylą ten obraz całościowy. Poza tym jest tego typu sytuacja, że no, mamy odmianę brytyjską. W tej chwili ta odmiana brytyjska zaczyna dominować, jeżeli chodzi o koronawirus. To już prawie 80% wszystkich przypadków. No właśnie. A ta odmiana brytyjska jest najbardziej zjadliwa, najbardziej dokuczliwa. Prośba nawet do młodych mieszkańców naszego regionu. Chrońcie się maksymalnie. Naprawdę jest przerażające to, co widziałem w szpitalu tymczasowym, czy to, co znam z odpowiedzi tych, którzy tam pracują. Młode osoby, 30-40-letnie, wydawałoby się naprawdę, których koronawirus nie powinien się imać ze względu na ich odporność młodzieńczą, no, leżą pod respiratorami. To jest rzecz niesamowita. Chrońmy się wszyscy. Apeluję do państwa o maseczki, dystans, dezynfekcję rąk. Tylko to nas może uchronić, tylko to może spowodować, że jakoś spowolnimy tą zarazę. Tym bardziej, że coraz więcej informacji pojawia się o tym, że chorują także ozdrowieńcy, którzy już tę chorobę przebyli w poprzedniej fali. Zdarzają się niestety takie przypadki. No nie są to zbyt częste na szczęście przypadki, no ale również to ma miejsce. Dlatego apel do tych, którzy przechorowali, o to również, żeby maksymalnie ostrożnie się zachowywali. Bardzo, bardzo serdeczna prośba do wszystkich państwa. Panie wojewodo, ja tak pytam o te przypadki zakażeń i możliwy twardy lockdown, dlatego że w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja od państwa z urzędu, że Uniwersytet Opolski będzie analizował przebieg pandemii w naszym regionie, będzie próbował ją przewidzieć. Kiedy możemy się tych analiz i tych przewidywań spodziewać? Pani redaktor, sam z utęsknieniem czekam na pierwsze informacje na ten temat. Z tego, co przekazywały mi służby, dane już tam zostały niejako przekazane, już wymieniliśmy się informacjami. Ten czas, tak jak mówię, 3-4 tygodni to będzie czas najważniejszy, jeżeli chodzi o walkę z epidemią. Jeżeli przeżyjemy w zdrowiu te 3-4 tygodnie, to później, tym bardziej, że prognozy pogody są dosyć optymistyczne, bo koronawirus to również w jakimś sensie, jakiś wpływ na koronawirus ma pogoda. Jeżeli nam się ociepli, jeżeli dojdzie do tego, że będzie mniej wilgoci w powietrzu, no to możemy się spodziewać tego, że to również wpłynie na koronawirus. Czekam, krótko mówiąc, na pierwsze jakieś przymiarki tego zespołu do spraw modelowania rozwoju epidemii, bo to będzie dodatkowym instrumentem dla mnie jako wojewody opolskiego. Ale czy ten zespół określił, czy potrzebuje tygodnia, dwóch, miesiąca? Mamy takie informacje? Pani redaktor, jesteśmy w tej chwili poprzez dyrektora NFZ-u w kontakcie z tym zespołem. W związku z tym... Do niego to pytanie, rozumiem. Tak, porozmawiam z panem dyrektorem. Znaczy jest w tej chwili za ścianą, bo my jesteśmy w tej chwili cały czas w stałym kontakcie i porozmawiam, na jakim etapie są te przekazywanie danych i kiedy możemy spodziewać się pierwszego modelu. A jeżeli chodzi o szpitale covidowe w naszym regionie, to w tej chwili Strzelce, Prudnik, Nysa, Kłub, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Kluczbork. Co z Olesnym i z Ozimkiem, bo te dwa szpitale... Również w tych szpitalach wprowadziliśmy zwiększenie tych łóżek covidowych, przekształcenie ich w szpitale covidowe. No, wszyscy w tej chwili muszą się poświęcić i wszyscy rozumieją. To ja chciałbym za pośrednictwem Radia Opole podziękować bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dyrektorom szpitali w województwie opolskim za dużą odpowiedzialność. Jestem pod wielkim wrażeniem poświęcenia i zrozumienia tych dyrektorów. Ja zdaję sobie sprawę, że moje decyzje nie są decyzjami łatwymi dla tych państwa dyrektorów. No, nikt nie podejmuje łatwych decyzji w trudnej sytuacji. To jest niemożliwe. Ale zrozumienie u większości dyrektorów, powiem wprost, u wszystkich dyrektorów jest bardzo, bardzo, bardzo duże.
Spotykam się z informacjami takimi jak choćby od pana dyrektora z szpitala w Nysie. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Norberta Krajczego. O takiej inicjatywie. Pan dyrektor zadeklarował zwiększenie ilości łóżek OIOM-owych o 2, zwiększenie ilości łóżek respiratorowych. Także bardzo, bardzo ponad normę, która obowiązywała w tym szpitalu. Pięknie się kłaniam szpitalowi w Kędzierzynie covidowemu, panu dyrektorowi, bo naprawdę z wielkim zrozumieniem podchodzi do sprawy. Pięknie się kłaniam Olesnu, panu dyrektorowi, którzy byli u mnie, rozmawialiśmy na ten temat. Jeszcze dzisiaj będę rozmawiał z panem dyrektorem Maderą, ponieważ no, szpital uniwersytecki to jest największy w tej chwili szpital. Będziemy negocjować. Kłaniam się również panu dyrektorowi Kucharskiemu. Myślę, że dzisiaj dojdzie do tego spotkania. Będę również jutro albo pojutrze w Korfantowie, żeby rozmawiać z tamtejszą dyrekcją szpitala rehabilitacyjnego, ażebyśmy również w sposób troszeczkę inny spojrzeli na tą sytuację. Tutaj trzeba dużo rozmów, ażeby mieszkańcy województwa opolskiego... Robimy to dla Opolan, robimy to dla mieszkańców naszego województwa. Wszystkie ręce na pokład i tak jest, proszę mi wierzyć. Jest dobra wola ze strony dyrektorów, starostów, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ale szpital w Namysłowie na razie nie będzie tak zwanym szpitalem covidowym. Pani redaktor, powiem tak, mierzmy siły na zamiary. Oczywiście moje decyzje to są decyzje, tak jak powiedziałem, niełatwe. Jeżeli ja widzę, że w danym szpitalu, mimo mojego zarządzenia, nie ma realnych, fizycznych możliwości stworzenia oddziału covidowego, bo szpital borykał się z problemami, wielkimi problemami, jeżeli chodzi w ogóle o funkcjonowanie, no to podejmuję wtedy decyzję, powiedziałbym, negocjacyjnie trudną, ale również służącą zwiększeniu innych łóżek dla bezpieczeństwa pacjentów. W tym przypadku w szpitalu w Namysłowie, pozdrowienia dla pana starosty, pozdrowienia dla pani prezes, udało nam się wynegocjować w niełatwych negocjacjach odstąpienie od mojej decyzji pod jednym wszakże warunkiem: zwiększenia z 18 do 40 łóżek internistycznych, bo również jeżeli chodzi o północ naszego województwa, mamy taką sytuację, że no, tych łóżek internistycznych brakuje. Przypominam, Kluczbork nie ma w tej chwili zgody NFZ-u na prowadzenie interny. Stąd pacjenci z powiatu kluczborskiego i namysłowskiego mogą korzystać w tym Namysłowie ze zwiększonej ilości z 18 do 40 łóżek internistycznych. Negocjujemy. Nie są to negocjacje łatwe. Jestem gotów z każdym negocjować. Dzisiaj za chwilę będę rozmawiał z panem starostą kluczborskim, z panem dyrektorem z Kluczborka. Jestem gotów rozmawiać z każdym. W tej chwili musimy wszyscy wspiąć się na wyżyny współpracy. Szukać nici porozumienia, bo bezpieczeństwo pacjentów, jeszcze raz powtórzę, aż do znudzenia, mieszkańców naszego województwa, wszystkich powiatów, jest dla mnie najważniejsze. A co z pacjentami, którzy na COVID nie chorują, tylko chorują na, nazwę to w cudzysłowie, normalne choroby, które cały czas są również z nami? Czy ich bezpieczeństwo jest zapewnione? Pani redaktor, do tej pory nie podjąłem żadnej decyzji, która miałaby wpływ na obniżenie bezpieczeństwa leczenia pacjentów z innymi schorzeniami. No, WCM nie ma zawieszonych żadnych oddziałów, w związku z tym tam przyjmowanie odbywa się w sposób płynny. Inne szpitale również funkcjonują w ramach swoich możliwości. Oczywiście w tych trudnych warunkach, no, wszyscy musimy się spodziewać tego, że przy takim obciążeniu szpitali COVID-em i interną, no, będą pewne utrudnienia, ale ja myślę, że przejdziemy to jakoś ze spokojem, że nie odbije się to na zdrowiu żadnego z pacjentów, tego, czego sobie, no i wszystkim państwu życzę. Dziękuję bardzo, panie wojewodo. Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski, był gościem porannej loży radiowej. Dziękuję bardzo.